Gdy dwoje ludzi żyje razem, to jest im łatwiej, bo są razem, jest im trudniej, bo są razem. Tak zaczyna się książka Iwony Chmielewskiej Dwoje ludzi. Jest to picture book. Z języka angielskiego picture obraz, book książka. Picture book to książka obrazowa, w której obraz i tekst są tak samo ważne. Ilustracje nie uzupełniają jedynie treści. Rysunek i słowa są równorzędne. Dwoje ludzi to piękna, metaforyczna opowieść o miłości i o zagmatwanych relacjach między ludźmi. Już sama okładka wprowadza czytelnika w głąb książki. Dwie twarze, które tworzą balon, są złączone. Są różne, ale na tyle silne, aby unieść dom i poprowadzić we właściwym kierunku. Razem są mocarni, mimo że pozornie. Inni nawet patrzą w inne strony. Bohaterowie książki nie są jednoznacznie określeni. To może być małżeństwo albo para przyjaciół, rodzeństwo, rodzic i dziecko, różnorodność ludzkich zależności i teatr. Obrazów i słów. Książki Iwony Chmielewskiej były wielokrotnie nagradzane na najważniejszych konkursach ilustracji na świecie. To dzieło sztuki autorka stworzyła dla dorosłych, z myślą o dorosłych. Ale dzieci też zainteresuje, bo wiadomo, jak bardzo są zainteresowane, jak uważnie obserwują nasze relacje. Bez względu na to, ile ma się lat, można w niej znaleźć przyjemność odgadywania niedomówień, przyjemność zamyślenia, zadziwienia. I co ciekawe, ilekroć czytamy ją po raz kolejny, za każdym razem znajdziemy coś nowego. Dwoje ludzi to pochwała miłości, jej piękna, jej zawiłości. Cudowna, mądra, refleksyjna książka, genialna w swojej prostocie. Dla wszystkich.